oni tutaj nam podają informację, że musimy wybrać jedną stację telewizyjną, nie? Pięknie. Czyli wybieramy sobie jedną stację. Ja sobie tylko zmienię kolorek, może na czerwony. Wielkość na taką niedużą. Dobra. Program mogą się powtórzyć w obu etapach kampanii. Czas trwania kampanii 30 dni. Pierwszy spot 15 dni, dwa spoty dziennie. To jest bardzo istotne. I tak samo tutaj jest też bardzo istotny element. Ja dobrze rozumiem, że jak teraz przyjadę myszką, tak, to mi zostanie w tym miejscu. Drugi dzień, jakby drugi etap. Z. Dawno nie robiłem zdobycia, więc mam troszkę mniejsze obycie. Dobra, tutaj to też zrobimy tak. I tutaj z kolei jest to istotne. Specjalnie to tak zaznaczam, żeby wam też troszkę jakby powiedzieć, jak to powinno być dobrze zrobione, tak? Czyli w sensie, jeżeli sobie to zaznaczycie w ten sposób, to na pewno to zauważycie, tak? Nawet jeżeli ten kolor zmienię na czarny wszystkich elementów, nie wiem, czy mi się uda wszystkie się udać, bo wy tam możecie mieć tylko bodajże chyba czarny długopis na egzaminie, to też będzie widać, tak? Moi drodzy, to też będzie widać. Dobra, budżet przeznaczony na kampanię wynosi 135 tysięcy. Tak. Zapisany plik o nazwie Mediaplan XLS. Śniadaniowcy podjechali. Wydrukowany na kartce 4 w formie tabelarycznej, orientacja pozioma. Dobra, czyli teraz tak, mamy tutaj zaznaczone, że mamy wybrać jedną stację. To zejdziemy sobie do tabeli. A przeczytajmy jeszcze to, dobra, to może nie. Jedna stacja. Słyszę, ale wy mnie tak. Czyli ta perkusja jest tam gdzieś w tle tej muzyki. Dobrze. Telewizja Warszawa. Oglądalność. Jaki tam był warunek? Tam był warunek pod tytułem jedna stacja. Program może się powtarzać. Czas trwania. Budżet na kampanię 135 tysięcy. Pierwsze 15 dni, dwa spoty. Cena za spot. Dobra, tu jeszcze jakieś informacji mi brakuje. Dobra, budżet, wymagania. Wymagania dotyczące GRP liczony w tak zwanym wykorzystaniu tak zwanego ratingu, planowanie intensywności powinno być obliczone przez dodanie do siebie wskaźnika TRP i poszczególnych programów w mediaplanie. Obliczenie będzie znaleźć w pliku planowanie TRP dla wybranego programu. To iloczyn, dobra, czyli tutaj sobie to jeszcze zróbmy. Iloczyn, czyli dzielenie, tak? Mam nadzieję, że tego wam nie trzeba tłumaczyć. Piszę. Oglądalność przez powtórzenie.
wyłączyć? Gdzie ja mogę wyłączyć to? To. Gdyby nie przetwarzał. Off. Będzie tak. To jeszcze powinno być te. Tak, parowa się oglądalność przez powtórzenia. Chcę zapisać, tak? Żeby to jakby wiecie, są proste rzeczy. Dobrze, tylko mnie tu brakuje jakichś danych troszeczkę jeszcze, bo tak mamy. No, przeczytajmy sobie ten brief klienta. Firma, która świadczy usługi na terenie Warszawy w zakresie doradztwa medyczno-zdrowotnego, firma na podstawie przeprowadzonych badań medycznych ocenia jakość diety klienta i przygotowuje plan suplementacji diety. Firma planuje przez swoją ofertę nową usługę catering dietetyczny i pomoc fitness. Na terenie miasta Warszawa oprócz naszej firmy działają jeszcze 4 poradnie dietetyczne. Okej. Wiek 30-45 lat, wykształcenie wyższe, miejsce Warszawa, zainteresowanie zdrowie, zdrowe jedzenie, zdrowy styl życia w kontekście mody i lifestyle'u. Wzbudzenie zainteresowania potencjalnych klientów, poinformowanie o poszerzeniu oferty o nowe usługi, catering dietetyczny i pomoc trenera fitness. Poprawa zdrowia, zaoszczędzenie czasu, dodanie energii witalnej klientom. Zdrowie zostanie poprawione dzięki przeprowadzeniu indywidualnego badania medycznego zdrowia klienta. Zaoszczędzenie czasu zapewni catering, dzięki którym klient będzie miał pewność, że posiłki dostarczają dokładne wyliczone niezbędne ilości kalorii oraz wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Działania będą realizowane przez zatrudnionych dietetyków, wykwalifikowany personel. Po zobaczeniu ulotki, ogłoszenia i spotu klient oczekuje potrzebę skorzystania z usługi. Projekt graficzny powinien zawierać grafikę zielone jabłko. Projekt graficzny ogłoszenia informować o usługach wskazanych na nowość oraz zawierać logotyp firmy, dodane elementy spoty. Spot telewizyjny 30 sekund, telewizja lokalna, minimum 2 różne programy telewizyjne. Dobrze, czyli tu mamy znowu kolejne dość istotne informacje. 30 sekund nam się ileś razy pojawia. Telewizja lokalna, minimum 2 różne programy, tak? Ocena skuteczności, obliczenie planowania celności kampanii reklamowej GRP. Dobra, idziemy dalej. Warszawa Mazowiecka. Dobrze, którą telewizję wybieracie? Moi drodzy, wyobraźcie sobie, że jesteście na egzaminie i musicie podjąć decyzję, tak? Z informacji z briefu mamy dwie rzeczy. Telewizja lokalna, firma znajduje się na terenie Warszawy, tak? Czyli tym samym kolejna rzecz. Osoby, które, do których chcemy dotrzeć, to wiek 30-45, wykształcenie wyższe, miejsce zamieszkania Warszawa, tak? Czyli automatycznie telewizja mazowiecka wylatuje. Tak? I to też wylatuje. Tego na to w ogóle nie patrzycie. Możecie sobie to poprzekreślać. Tak? Teraz macie informację, że
musicie wykorzystać dwa różne programy, tak? Minimum dwa różne programy. No w tym wypadku największy wzrost, jakby największą oglądalność mają serial wieczorny, tak? Potem serwis kulturalny albo, tak? Czyli może inaczej to zrobimy. Spróbuję to zapisać w ten sposób, że tak. Tu mamy jedyneczkę, największe. Tu mamy dwójeczkę. Tu mamy trójeczkę ewentualnie. Potem mamy poranny. I... wieczorny. Dobrze. W takim układzie trzeba popatrzeć, ile my tam mamy. No teraz to by trzeba było odpalić Excela tak de facto, bo w pierwszej kolejności powinniśmy zrobić to, tak? Czyli pierwszy etap 15 dni, 2 spoty dziennie, drugi etap 15 dni, 3 spoty dziennie, czyli musimy użyć trzech. Czyli tak, ja tu zaznaczyłem 1, 2 i 3, tak? Z tego względu, że to jest o różnych porach. Czyli w jednej możemy użyć 1, 2, czyli serwis kulturalny i wieczorny, a w drugiej możemy użyć tego trzeciego, tak? Tego serwisu informacyjnego o poranku, tak? Oczywiście to też jeszcze będzie wynikało z tego, jak nam się to ułoży kwotowo, bo mamy ograniczony budżet na poziomie 135 tysięcy złotych, tak? Widzicie, ja sobie to muszę zaznaczyć bardziej tak, na zasadzie pokreklać to, bo wtedy mi się to będzie bardziej wyróżniało, tak? No dobrze, no to teraz odpalamy Excela. Pytanie jeszcze, czy nie ma jakichś tych. Pytanie, czy nie ma jeszcze jakichś plików tam. Już patrzę. Było A27. A27, 2017, czerwiec. Jakieś załączniki są, zaraz zobaczę, czy są załączniki do... A to chyba coś innego ściągnę. Jakieś meble. Czekajcie, muszę sobie to zminimalizować. Styczeń. Nie czerwiec, tylko styczeń. Czerwiec, tylko styczeń. Jakieś załączniki są? Już patrzę, czy to są załączniki. Balance City. Nie, to jest tylko jabłko. Teraz widzicie, więc... nie ma, że tak powiem, nic, co by nam pomogło w stworzeniu tego Excela. No dobrze, no to skoro mamy tego Excela, ja sobie go teraz zrobię dużego. Pusty skoroszyt. Dobrze. No dobra, trzeba coś wpisać, żeby to powiększyć. Dobrze, już patrzymy. Ten arkusz, który mi opisał. Tak jest. Na szczęście. Dobrze. Badanie oglądalności dotyczące media plan. Dobra, no to tak. Po pierwsze, primo, w moim odczuciu bierzecie sobie mniej więcej tyle scalacie i piszecie tutaj Mediaplan. Pierwsza podstawowa rzecz. Czyli może teraz się da powiększyć. Dobra. Jak to widać? Przejdź do kompasa, patrz, zobaczyć. Czemu tego nie widzicie? No dobra, przecież przełączyłem.
Mediaplan. Dobra, ma to być Mediaplan, więc niech to jest Mediaplan. Ma się nazywać Mediaplan XLS i być wydrukowany, tak? Programy mogą się powtarzać na obydwu etapach, no to jakby gdzieś tam założyliśmy czas trwania kampanii. Ja bym tutaj wpisał. Ops, dwie tabelki włączycie. Tak, czas trwania kampanii. 30 dni. Dobrze. Pierwszy etap. Żeby nie było tak samo. Etap pierwszy. 15. Ilość. Ilość spotów. Można zrobić tak, że to są prawie, to już są jakieś szczegóły, ale mnie się to będzie lepiej czytało. Ilość spotów. 2 dziennie. Dobrze, no i teraz robimy, przeliczymy sobie to, tak? 35 tysięcy złotych. Gdzieś tam była informacja, że to ma być w jak naj... właśnie tutaj widzicie, nie zaznaczyłem sobie tego, biorąc pod uwagę najwyższą oglądalność, tak? Czyli biorąc pod uwagę najwyższą oglądalność, tym samym trzeba teraz z tabeli wybrać ten, który miał najwyższą, tak? Czyli zjeżdżamy sobie do tabelki niżej i wybieramy serial wieczorny 20% 2200 zł, tak? Oglądalność, czas spotu. Wracamy tutaj i piszemy spot 1, kropek, tak? Tu można napisać oglądalność, cena, tak, oglądalność 20%, cena 2200 zł, w Excelu możecie sobie to przestawić tutaj na walutowy i cofnąć te zera, bo tam mamy stałe, że tak powiem, te zera. Wyciszymy z komputera w tle i powinno być... Słabo znowu pana słychać. No, wiem, bo się troszeczkę wyciszyłem. Dobrze. Dobrze, mamy oglądalność, mamy cenę, mamy jeden spot i mam ich być przez 15 dni dwa razy dziennie. Czyli robimy sobie ilość dni, to jest 15 razy 2200 zł, tak? Cena tutaj bym powiedział jednostkowa. Tak, bo to jest 2200 za ten konkretny spot. I my teraz chcemy sobie policzyć koszt. Czyli piszmy tu koszt. Ukropek. Tak. I co to jest? To jest 15 dni. Razy. 2200 zł. Tak. I to de facto razy 2. Tylko że on nam tego nie policzył. Trzeba jeszcze dodać w Excelu równa się na początku, tak? Gdzie? Tak. Czyli mamy... Aha, dwa różne spoty tam miały być, tak? Jeszcze mnie kontrolujcie. 30 lokalnych, dwa różne programy. Dobra, czy musimy to podzielić na 2, czyli nie robimy razy 2. Ja tu to na końcu usuwamy. Czyli to jest jakby 15 dni
jeden program, spot numer jeden, można by tu było jeszcze dopisać program wieczorny, serial wieczorny, coś takiego tam było pisane. Czekajcie, nie, to w tabelce było. Tabelka. Serial wieczorny. Dobrze, czyli wpisujemy serial wieczorny. Spod jeden serial wieczorny. Dobrze. Zaraz sobie to poprzestawiamy, albo na przykład zrobimy sobie to w ten sposób, żeby nam się to tutaj ładnie zwijał ten tekst. Spod jeden serial 20%. Koszt. Koszt całej kampanii. Koszt tej kampanii, aczkolwiek właśnie, może on tu się nie będzie zwijał. Czemu on się tak ładnie jak ten nie napisał? O, spot serial wieczorny. Dobrze, koszt tej kampanii, no właśnie nie tej kampanii, to jest koszt. To jest koszt. Spot. 33 tysiące złotych, dobra. Spot 2. Spot 2. Dobrze, moi drodzy, spot numer 2. Spot numer 2. Ustaliliśmy, że drugi w kolejności 18% oglądalności ma serwis kulturalny, tak? To piszemy tutaj sobie spot 2, serwis kulturalny, tak? Kulturalny, dobrze napisane. I znowu piszemy, tu było 18%, kwota bodajże 1600 zł, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, tak, 1600. 1600. Tutaj powinniśmy jeszcze ustawić, że to są kwotowe, walutowe. Tak jak mówię, zjeżdżamy te zera, żeby nam się to lepiej wyświetlało najzwyczajniej w świecie, tak? Robimy sobie koszt spod 2. Kropek. Tak i znowu liczymy sobie, czyli robimy sobie równa się 1600 razy 15 dni, tak? Co nam daje 24 tysiące złotych. 24 tysiące złotych. I piszemy sobie tutaj, wracając do podglądu i do strony tutaj, tam był pierwszy etap, tak? Czyli ja bym to nazwał koszt pierwszego etapu kampanii. Ops. Ja sobie ustawię, że tu wszystko idzie do tej strony. Koszt pierwszego etapu kampanii to się równa to plus to. Enter. 57 tysięcy złotych, tak? Czemu to jest? 57 tysięcy złotych, tak? Można tu jeszcze na przykład dodać. Możecie sobie wstawić, pamiętajcie o tym, że zawsze możecie sobie dodać budżet. Budżet ile było? Ktoś mi powie? 135 tysięcy. Dokładnie tak. 135 tysięcy złotych. Ja już jestem, proszę pana. Telefon mi się rozładował. Kacper, no nie dziwi mnie to. Czemu? Skup się, nie przeszkadzaj. Dobrze. Czasowanie kampanii. Etap pierwszy 15 dni. Ilość spotów 2 dziennie. Tutaj bym może budżet bym zrobił tak. Jeszcze inaczej. Bym zrobił tak. Wstaw. I ten budżet przenosimy tutaj. Etap pierwszy, tak? O
Oglądalność, cena jednostkowa, koszt spotu pierwszego, koszt spotu drugiego. Koszt pierwszego etapu, tak? Czyli to de facto możemy sobie przenieść troszkę wyżej. Istotna jest też jedna rzecz, o której wspomnę później. Mianowicie, ja bym to wiecie co, jeszcze wszystko przeniósł o jedną tabelkę w prawo. Wiesz, jakby się okazało. Scalona komórka, dobra, ta jest scalona, to oraz Ctrl X, Ctrl V, do lewej. O. I teraz da się to przenieść, przynajmniej powinno. O, dalej. Jednostkowo. No. Tak? A chciałby pan na sam koniec na przykład zrobić screena tego, tych wszystkich obliczeń na sam koniec? Ja wam powiem tak, że ja to nagrywam, więc ja wam postaram się udostępnić ten filmik. Jeszcze dzisiaj. Więc u mnie to, że tak powiem, cały czas leci w tle. Mam nadzieję, że się dobrze nagra i po prostu będziecie sobie mogli zatrzymać w każdym momencie, kiedy tam będziecie chcieli, nie? Do której my w ogóle mamy lekcję? 12.35 do 13.15. Mam nadzieję, że to zrobimy. A jak tego nie zrobimy, to ja to najwyżej potem dokończę. Prąd mi do mikrofonu dochodzi, Maciuś. Dobra, już jestem z powrotem. Dobrze. Czyli mamy jakby koszt pierwszej kampanii, nie? Koszt pierwszego etapu kampanii. Możemy sobie teraz, żeby nie robić tego podwójnie, możemy sobie to skopiować. Wrzucić to powiedzmy tutaj, zacząć od tego momentu. Etap drugi. 30 dni, 15 dni. Ilość spotów? 3 dziennie, tak? I mamy spot wieczorny. Mamy spot w serwisie kulturalnym. Czyli teraz ten etap kampanii, te dwie rzeczy musimy sobie przenieść dwie niżej. A to sobie najlepiej skopiujmy, tak? Ctrl C, Ctrl V. I spot numer 3. Spot numer 3 to jest koszt spotu numer 3. Mhm. I to było bodajże chyba 16%, jeżeli dobrze pamiętam. Wróćmy do tabelki. Trzeci był ten, serwis informacyjny o poranku, tak? 16%, 1400 zł. 16%, 1400 zł. I tutaj mamy znowu proste równanie. 1400 razy 16, 15. Daje nam 21 tysięcy złotych. No i tu musimy sobie troszeczkę zmienić, bo musimy sobie to po prostu dodać do tego. Enter. No i tutaj koszt drugiego etapu. Już na szybko z takich wyliczeń wynika mi, że chyba dobrze to zrobiliśmy. Ale zaraz sobie to potwierdzimy. Koszt całkowity. Sobie to wyrównam do prawej i to się równa, tak, to plus to, enter. Ile nam wyszło? 135 tysięcy złotych, tak, czyli automatycznie co nam się udało osiągnąć? Na cały budżet wykorzystać? Wykorzystaliśmy cały budżet, tak? Czyli spełniliśmy kolejny warunek, który był podany w zadaniu. Jak sobie wyjdziecie tutaj, budżet przeznaczony na kampanię medialną wynosi, tak? Czyli kampania medialna w telewizji. I tak de facto to jest wasz media plan. Jedno, co teraz trzeba zrobić, tylko zobaczymy, jak to się zachowa, czy to będzie dobrze wyglądało na wydruku, ale wydaje mi się, że powinno dobrze wyglądać na wydruku. Ja bym to... Tutaj poszczególne tabelki, które użyliśmy, zaznaczmy
formie. No tu też niech se to będzie po prostu w całości. Forma tabeli. Tak, etap drugi. Op. A to sobie zrobimy w całości. Aczkolwiek tak to powinno być. Powinno to dobrze wyglądać. Zaraz się przekonamy, czy to dobrze wygląda. Koszt już całkowity. Jak to sprawdzić, czy to dobrze wygląda? Wchodzicie sobie w Windowsie plik. Też drukuj, on się po lewej stronie otworzy. O, i zwróćcie uwagę, tu już macie ten. Możecie jeszcze wejść w podgląd wydruku. Mnie się podoba obszar wydruku. To pewnie będzie, że od razu drukowanie. Układ strony, tu chyba macie podgląd gdzieś. Klik. Obszar wydruku. Ustawienia strony. Ale jakby, jak kliknijcie sobie drukuj, tam wam powinien taki podgląd zrobić, tak? No to ma jakieś dwie strony, na drugiej stronie nie wiem co jest. Ale jest forma tabelaryczna, jest forma tabelaryczna, tak? Zaraz jeszcze sobie to, właśnie jeszcze brakuje mi tutaj jedynie, o tego, wiem dlaczego jest druga strona, bo za dużo tabelek złączyłem w ten, tak, czyli teraz wystarczy zrobić tak, op, op i powiedzmy niech to ma jeszcze, nie wiem, niech to będzie 22 pogrubione, tak, i niech jeszcze będzie w ogóle w tabelce. I teraz jak sobie zrobicie Ctrl P, czyli drukuj, macie media plan, macie to opisane pod spodem, tak, ja to Paulina prosiła, żeby to wrzucić screen, ja wam to zapiszę po prostu do PDF-a. Media plan. Media plan, biurko zachowaj. Zaraz wam to, od razu wam to wrzucę, bo potem nam to gdzieś umknie i po co to komu. Dobra, mamy media plan. Wrzucam wam to, możemy sobie go... Czy ja bym wykorzystał ten pozostały czas na to, żeby spróbować zrobić ten współczynnik. Wrzucam wam to na czat, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to może sobie to pobrać i może sobie to przejrzeć. Wydaje mi się, że jest to dość takie, dość prosto wytłumaczone i fajnie zrobione. Mam nadzieję, że jest to dla was zrozumiałe. Czekajcie, kabelek muszę przestawić, bo mi to trochę przeszkadza. Dobrze, wróćmy do tego naszego pliku. Czekajcie, bym się zminimalizował. Dobrze, no to mamy sporządzony media plan, tak? Moim zdaniem jest ok. Jeżeli wystarczy czasu, to sobie go zaraz przejrzymy na bazie odpowiedzi. I planowana intensywność kampanii powinna być obliczona z wykorzystaniem tak zwanego ratingu, tak? Czyli rating. To jest nic innego jak to jest rating, tak? Jeżeli dobrze pamiętam i kojarzę, to jest rating. I w takim układzie zaraz to sobie ogarniemy. Pytanie, czy tutaj ocena skuteczności. Oblicz planowaną intensywność kampanii reklamowej. To jest to i tu jeszcze mieliśmy ten TPR, tak? Czyli planowana intensywność powinna być obliczona przez dodanie do siebie wskaźnika TPR poszczególnych programów wybranych w media planie obliczeń powinno być zapisane w pliku. Dobrze, oglądalność przez powtórzenia. Czyli jeżeli ja dobrze kojarzę, wrócę do Excela, to powinno to wyglądać. Tu mamy oglądalność i mamy ilość powtórzeń, to jest 15, tak? Czyli to jest oglądalność, to jest tam w przypadku pierwszego, no to mamy 20 przez 15, tak? Bo tam było bez procenta. O, tu jest ten, oglądalność. Tu są powtórzenia, a tu mamy TPR
I to jest tak, spot 1, spot 1, spot 2, spot... I ktoś to ze mną też robi w tle, czy tylko ja to robię? Dobrze. Okej. Okay. Tu mamy 18x15. I tu mamy chyba 16, tak? Tak. 16x15. Dobra. Jak macie już formułę w jednej tabelce, to możecie sobie ją przeciągnąć, nie? I ona się wam wyliczy. To jest TPR dla poszczególnych spotów. A GPR... przekonany jestem, że to jest po prostu suma tego wszystkiego. Ale sobie to zaraz sprawdzimy. Odpalimy sobie przeglądareczkę. Współczynnik GPR. GFR, tylko G... Dobrze mówię? GPR? Co to jest w zadaniu? GRP, przepraszam. GRP. Okej. No, suma poszczególnych zasięgów, tak? Czyli lub iloczyn zasięgu i częstotliwości w nazwie wskaźnika usual rating. No, czyli dobrze pamiętam, tak? Generalnie wskaźnik GPR można obliczyć na dwa sposoby. Zawsze jednak określamy go w punktach, a nie procentach. W ujęciu sumarycznym wymiar wygląda następująco. Przyjmujemy, że pierwsza emisja reklamy w telewizji zobaczyła 32% grupy docelowej. GRP wynosi wówczas 32 punkty. Jeśli druga emisja zobaczyła kolejne 32% targetu, to GPR będzie równy sumie obu zasięgów. No, czyli w takim układzie z tego by wynikało, że tak naprawdę, Jezu, to jest aż tak proste. GRP, tak? GRP czy GPR? GRP. GRP to jest nic innego dla pierwszego spotu jak 20, dla drugiego spotu 18, dla trzeciego spotu 16, z tym, że te są razy 2, czyli całkowity GRP to jest nic innego jak to się równa to razy 2 plus to razy 2 plus to. Z tym, że tutaj najprawdopodobniej trzeba zrobić nawiasy. Żeby on nam tego źle nie pomnożył. Czyli całkowity GRP wynosi 92 GRP, tak? Bo to jest taka jednostka. GRP z kolei. Jeszcze sprawdźmy to, bo teraz, żebym wam jakieś głupoty nie nacisnął do głowy. GRP. Wskaźnik. To nie. Target rating point, to właśnie. Wskaźnik określający, jaka procentowa część grupy docelowej miała kontakt z konkretną emisją reklamy. Tak? Są chemiczne TRP. Dobra, to jest 13. Dobra, to mam jeszcze chwilę czasu, żeby to sprawdzić sobie z wytycznymi, bo jeżeli będzie źle, no to wtedy wiadomo, że to zaraz wydedukujemy. Czyli całkowity... Czemu się to nie chce pisać?
jest nic innego jak podobny wzór jak tu. Ciekawe, czy mi to zadziała. Dokładnie. Zadziałało. To zrobiłem, żeby była jasność. Przekopiowałem sobie to, co sobie tutaj napisałem, do góry, bo w sumie tak, takie same działanie robię na tych trzech tabelkach jak tutaj, nie? Zmniejszymy sobie to. Te zera. Czyli tak de facto całkowite TRP powinno wyjść 6.13, bądź te dla poszczególnych spotów. Dobra, przeniesiemy to jeszcze jedną dalej. I oni tam chcieli, tak, to też ma być w formie tabelarycznej. A to niechaj to będzie po prostu w takiej formie tabelarycznej, tak? I napiszemy sobie u góry, czy tam powiedzmy, czekajcie, ja się przesunę w prawo. Złączę sobie oczywiście tą tabelkę. I jest to nic innego jak ten. Znowu można sobie tutaj pobrać tam 22, tak, pogrubić. Okej. Ja jestem pod tym zadowolony, więc mnie tam zależy na tym, że to ładnie wyglądało, tak? I to nie musi być już w tabeli, tak? Jak sobie zobaczę podgląd wydruku, mamy jedno, mamy drugie, tak? Dobra, ja wam to też zapiszę, tą stronę drugą. I zaraz się dowiemy, zachowa jak PDF. Biurku. Jeden to był media plan, a drugi niech to będzie GRP. TRP. Dobrze. Dobra. To sobie zapiszę, tak żeby mieć. Styczeń. Jakbyśmy coś mieli zmienić, nie? 2017, a 27. Dobra, nie wiem gdzie. Nie popatrzę. Na biurku. No to świetnie. Dobrze, ja to sobie teraz wrócę do arkuszy. Arkusze. Ops. Zasady oceniania. Dobra, nas interesuje tabelka trzecia i czwarta. Media plan jest wydrukowany na kartce A4 w orientacji poziomej. Poziomej pionowej, czyli błąd. Tak, przygotowaliśmy to w poziomie, w pionie, czyli nie doczytałem tego, gdzieś to tam było. Tabelaryczna, wybrano do kampanii tylko jedną telewizję, Telewizja Warszawa, właśnie. Kolejny błąd. Media plan zawiera informacje o długości kampanii, 30 dni, z rozbiciem na poszczególne dni. W pierwszych 15 dniach zaplanowano 2 spoty dziennie, pyk. Damn. Dobra, to w takim układzie ja to zrobię w taki sposób, że odpalę sobie, mam tu taką fajną apkę, to na ekranie pokazać. Czekajcie, aplikacja. Muszę sobie na pasek zrzucić. Epic Pen. I wtedy nie będę musiał szukać, jak ją potrzebuję. Dobrze. Dobra, hops. Żeby było widać. To minusik, minus jeden. Media w formie tabelarycznej, jeden. No to nie minusik, tylko tutaj powinno być zero. To ja to sobie zgumuję. Ups. Zero. Wybrano do kampanii jedną telewizję. I tak i nie. No, załóżmy, że zero, bo nie napisaliśmy tego w tej tabeli, tak? Media plan zawiera informacje o długości kampanii, 30 dni z rozbiciem na poszczególne dni, 1 punkt. W pierwszych 15 dniach 2 spoty, 1 punkt. W kolejnych 15 dniach 3 spoty, 1 punkt. Do media planu wybrano co najmniej 2 różne programy z jednej stacji telewizyjnej. Wybrano, 1 punkt.
Całkowity wynik z obliczeń zdającego budżet na kampanię nie przekracza 135 tysięcy złotych. Jeden punkt jest równo 135 tysięcy, tak? Czyli straciliśmy tak naprawdę 2 punkty na 8, czyli mamy z tego 6 na 8, gdzie tak naprawdę, no kwestia jest tego typu, że nie sprawdziliśmy tego w tym momencie. Nie wiem, czy bym jakby dotarł, jakby czy bym tutaj gdzieś w tym Excelu wrócił do tematu pod tytułem, że trzeba dodać, że to jest ta Warszawa. Czekajcie, wyłączę to na chwilę. Ilość etapów, budżet, etap pierwszy, no to by można było dodać, tak, że telewizja Warszawa. No to trzeba by było dodać po prostu do tego i wtedy nie stanowiłoby to po prostu problemu najzwyczajniej w świecie. Dobrze, wróćmy w takim układzie do drugiej tabeli. I włączymy sobie ten podglądzik. Tak, czyli mamy 6 na 8, no nie ma tragedii, tak? Nie ma tragedii, aczkolwiek mogło być lepiej. Dobrze. No to jest jakiś skrót. Okej. Dobrze to zrobić. Tak. Czyli macie 3 punkty. Się zdziwiłem, że to jest takie proste. Tak, planowane TRP dla pierwszego wybranego w mediaplanie programu jest iloczynem wskaźnika oglądalności bez procentów i ilości wyemitowanych spotów. Czyli macie tabelkę zrobioną, a to GRP tak naprawdę, jak widzicie, było takim trochę zmyłką, tak? Czyli tutaj jest iloczyn, jeden punkt, jeden punkt, jeden punkt, tak? Zrobiliśmy więcej, mamy całkowity, czy on jest dobrze, czy źle, to już jakby w tym momencie jest nieistotne. Ale ogólnie rzecz biorąc, zrobiliśmy, tylko nie wiem, czy się liczy całkowite TRP, tak szczerze mówiąc, tak teraz się zastanawiam, to... Bo to jest dla poszczególnych spotów, tak? Nie można tego łączyć, bo... nie można tego łączyć po prostu. Więc to co jest tu, to głupota. Dobrze, odczarowałem to troszkę dla was. Tak. Jakby pierwsza i podstawowa rzecz, moim zdaniem, nie powinna się robić. GRP całkowite tak, bo zresztą to widzieliśmy tam w opisie tego filmiku, więc to jak najbardziej. Ale TRP, tak sobie teraz myślę, że to jest jakby dotyczy konkretnego spotu, więc tego się chyba nie dodaje po prostu do siebie. Aczkolwiek jest tutaj wyliczone, tak? Macie tam podany wzór w tym zadaniu. Czekajcie, mi się to nie... No bo przecież nie robiliśmy tego w końcu w Adobe, tylko w podglądzie. Macie ten wzór podany, tak? Czyli to TRP mamy de facto. Można sobie go tu zapisać. Mówię, no jedyne, jakoś nie wyłapałem, że trzeba napisać, że to jest ta telewizja Warszawa, tak? Ale jakbyście, no to jakby jeden punkt, jak zgubicie gdzieś po drodze, to nie powinno być tragedii, tak?